Nazywam się Urszula Mniszko, w Markach mieszkam od 15 lat. Jestem prezesem klubu sportowego Markowi Biegacze. W życiu prywatnym jestem szefem logistyki i biura obsługi klienta jednej z firm w Warszawie. Dlatego, że to pozwala nam, tutaj Markowianom, na bardzo dużo zmian. Wszyscy bardzo dobrze wiemy, że bez pieniędzy nic nie da się zrobić. Stoimy na nowym obiekcie, który jest otworzony od września zeszłego roku. Po drugiej mojej stronie jest fantastyczna szkoła na 1200 dzieci. Szkoła została przeniesiona z ulicy Dużej. Za mną jest niesamowity obiekt, bieżnia pełnoatletyczna, 400-metrowa, z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. Jak Państwo widzicie, w tej chwili odbywają się treningi piłkarskie. Każda złotówka, która wpływa do naszego miasta, może być wydatkowana. Bez tych pieniędzy nie uda nam się nic zrobić. Te 25 milionów pozwoliłoby miastu na przykład na stworzenie żłobka. Akurat ja nie jestem jakoś szczególnie zainteresowana, ponieważ nie mam już takich bardzo małych dzieci, ale słyszę od moich znajomych, słyszę od moich koleżanek, że takie miejsce żłobka samorządowego bardzo by się przydało. Jestem kierowcą, jeżdżę tutaj po wielu drogach i szczerze powiedziawszy, po deszczu czasami te drogi są kompletnie nieprzejezdne. Te pieniądze pozwoliłyby, oczywiście nie od razu, bo tych dróg mamy bardzo, bardzo wiele, na systematyczne udrażnianie tej komunikacji. To są, myślę, takie cele, które moglibyśmy zrealizować za te dodatkowe pieniądze.